najprawdopodobniej 9 listopada, termin jest do potwierdzenia, w Chojnicach będzie gościł pan wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Jarosław Sellin, parlamentarzysta okręgu 25. Pamiętamy piękny wynik, prawie 35 głosów, to był rekord na Pomorzu. Będzie to spotkanie robocze. Pan minister przyjeżdża na zaproszenie pana posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego i odbędzie się spotkanie z panem starostą i burmistrzem Finsterem. Spotkanie będzie dotyczyło, najogólniej mówiąc, wypracowania nowego modelu finansowania muzeów w Polsce, na przykładzie Muzeum Regionalnego naszego Chojnickiego. Wszyscy wiemy, w jakich problemach finansowych jest to muzeum. Jest ono na garnuszku powiatu. Środki, które zyskuje dzięki sprzedaży biletów, nie wystarczają na jakąkolwiek szerszą działalność. Mają ogromne problemy z przechowywaniem eksponatów i z ich eksponowaniem, bo to przecież nie tylko magazyny trzeba zapewnić, ale również sale ekspozycyjne. Jest nadzieja, jest jakiś pomysł ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że ten problem rozwiązać. Odbędzie się takie spotkanie, tak jak mówię, w okolicach 9 listopada. Planujemy również, żeby odbyło się spotkanie ogólne pana ministra Sellina z mieszkańcami powiatu w siedzibie CEW-u. W Chojnicach będzie takie spotkanie zorganizowane, które już serdecznie zapraszamy mieszkańców Chojnic i powiatu, no i oczywiście państwa. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Może do końca, to spotkanie ma być o godzinie 16, natomiast początkowo planowaliśmy 7 listopada, teraz jest termin 9, niepotwierdzony, więc prosiłbym, może to jest dla Państwa informacji, jeszcze o tym nie pisać, z tego względu, że ten termin na pewno potwierdzę na najbliższym posiedzeniu Sejmu, bo telefonicznie jeszcze nie udało mi się tego zrobić. Natomiast co do takich optymistycznych wypowiedzi kolegi dyrektora Wojtka Rolbieckiego, nie byłbym takim optymistą co do szukania w ministerstwie środków na pomoc w finansowaniu muzeum. Tu rzecz jeszcze może wyjaśnię. Rzecz jest może nie czymś innym, ale w tym, że rzeczywiście muzeum boryka się z problemami i poszukaniu rozwiązań, wspólnych rozwiązań, by to Muzeum Chojnickie było muzeum chojnickim, podległym pod starostwo, bo nie ma innej możliwości. Procedowałem kilka razy w tym temacie. Nie ma innej możliwości. Wcześniej, jak Państwo pamiętacie, były zabiegi, by marszałek przejął. Wcześniej też nie przejął. Wcześniej ono przeszło od województwa bezgorskiego, bo pod powiat powstający. Natomiast wiemy, że powiat z pełnym szacunkiem ma pieniążki na utrzymanie, ale nie na rozwój tego muzeum. Eksponaty, to co kolega Wojtek powiedział, rzeczywiście nie mają swojego miejsca. Są różnego rodzaju pomysły, by te eksponaty znalazły swoje miejsce i między innymi stąd, będąc u pana starosty, zaproponowałem takie spotkanie. Rozmawiałem też z panem ministrem Sellinem. Jest kwestia taka, że z tą osobą zgrywającą. Jeszcze pan burmistrz i pan starosta nie wie, nie zna terminu. Natomiast wie, że się odbędzie w niedługim czasie, tak? Takie spotkanie. Różne były pomysły. Miasto też dysponuje pomieszczeniami wokół fosy, jak wiemy, gdzie można się, że tak powiem, porozumieć w tym temacie. Natomiast też można budować. Można budować, ale wtedy na przykład 1:1 z pozyskaniem środków z ministerstwa. Ale kwestia potem utrzymania tego. Natomiast chcemy, żeby muzeum było w Chojnicach. Zdecydowanie, żeby było muzeum, które będzie bardziej widoczne, no ale na to muszą dać pieniądze. Stąd takie spotkanie, być może, że pan minister podpowie nam inne drogi, prawda, rozwiązania tego problemu. Sądzę, że w listopadzie na pewno się odbędzie. Mam nadzieję, że 9.